Progryw T to pojazd zbudowany z wykorzystaniem podwozia T-55 i silnika od MiG-15. Jego zadaniem była neutralizacja pól minowych dzięki strumieniu gorącego powietrza. Co ciekawe, świetnie nadawał się także do gaszenia pożarów szybów naftowych. VZ-9 Avrocar. Ten pojazd, przypominający z wyglądu UFO, został zbudowany przez Kanadyjczyków na zlecenie Stanów Zjednoczonych. Miał być pojazdem rozpoznawczym, zdolnym do osiągania dużych prędkości i być niewykrywalnym dla radarów dzięki możliwości latania nisko nad ziemią. Ostatecznie jednak, ze względu na zbyt słabe osiągi, projekt porzucono. Kugelpanzer. Jest to pojazd zwiadowczy, skonstruowany w Niemczech w latach 30. XX wieku. Wiadomo o nim niewiele, gdyż cała dokumentacja zaginęła, a o jego dokładnym przeznaczeniu można tylko gdybać. Wszystko wokół niego owiane jest tajemnicą, a jedyny egzemplarz znajduje się w muzeum w Kubince. UDES XX-20. Jest to jeden ze szwedzkich czołgów z rodziny UDES. Dzięki składaniu się z dwóch modułów, pojazd miał zapewnić większe bezpieczeństwo dla załogi. Załoga znajdowała się w drugim module, a w pierwszym było zdalnie sterowane uzbrojenie. Ponadto miał możliwość obniżania swojej wysokości i duże zdolności terenowe. Sherman T-10. Była to jedna z wersji czołgu Sherman, mająca zadanie niszczenie pól minowych. Do tego celu miały służyć trzy wielkie koła zamiast gąsienic. Pojazd miał być zdalnie sterowany. Ostatecznie jednak, po zbudowaniu dwóch prototypów, projekt zawieszono. Praying Mantis, w tłumaczeniu modliszka. Był to pojazd rozpoznawczy, którego nietypową możliwością było podnoszenie i opuszczenie przydziału bojowego. Miał to zapewnić możliwość ostrzału za przeszkody bez konieczności wystawiania na ostrzał całego pojazdu. Ostatecznie jednak projekt upadł. SDKFZ-2, znany także jako Enstukettenkrad, to lekki pojazd wielozadaniowy. Było to połączenie motocykla i ciągnika gąsienicowego. Pojazd okazał się bardzo udany. Używano go głównie do transportu amunicji i jako pojazdu holowniczego. Wyprodukowano go łącznie w ponad 3000 egzemplarzy. Stingwell Tank to amerykański czołg swoim wyglądem przypominający bardziej traktor niż ów pojazd. Jego inną cechą był napęd, za który odpowiadały dwa silniki parowe. Zamiast gąsienic posiadał dwa duże koła z przodu i małe z tyłu. Miało mu to ułatwić pokonywanie przeszkód. Uzbrojony był w armatę 75 mm i dwa karabiny maszynowe po bokach. Ostatecznie jednak po testach nie został skierowany do produkcji. Tortuga. Był to wenezuelski pojazd opancerzony, budowany na podwoziu ciężarówki Forda. Jego charakterystyczną cechą jest futurystyczny kształt. Pojazd posiadał wieżyczkę uzbrojoną w karabin maszynowy. Posiadał wiele wad, takich jak brak wentylacji. Szczeliny przypominające oczy służyły kierowcy do patrzenia na drogę. Nie było w nich szyb, a jedyną osłoną były opuszczane stalowe płyty. BV-141. Niezwykłą cechą tego samolotu była symetryczność. Na środkowej części skrzydła znajdował się kadłub, a na prawo od niego umiejscowiony był kokpit. Asymetryczne było także ustrzeżenie tylne. W jego skład wchodził tylko jeden, nie jak zazwyczaj dwa, płat poziomy po lewej stronie. Samolot nie trafił do masowej produkcji ze względu na pojawienie się innej konstrukcji Fokker Wulfa 189. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij go ocenić oraz udostępnić. Pomysły na kolejny możesz napisać w komentarzu.